Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art w serii, której bardzo dawno nie było na tym kanale, mianowicie jedna z Waszych i moich ukochanych, jedna paleta, pięć makijaży. A nie było tej serii, ponieważ dawno żadna paleta nie spowodowała u mnie szybszego bicia serca i w końcu pojawiła się taka, która to spowodowała. I jest to właśnie ta paleta, jest to paleta Too Faced Italian Spritz. Jak tylko ją zobaczyłam w internecie, od razu poczułam, że to jest to. Bardzo dawno nie kupowałam nowej palety. Jestem raczej na low buy, więc staram się bardzo rozsądnie podchodzić do zakupów, ale przy tej palecie poczułam, że w końcu znalazłam coś, co mam ochotę kupić. A powodem tego jest ta przepiękna kompozycja kolorystyczna. Bardzo podoba mi się w niej to, że jest bardzo różnorodna kolorystycznie, ale jednocześnie niesamowicie spójna, bo każdy kolor z każdym pasuje po prostu idealnie i jakich byśmy sobie tutaj kompozycji nie stworzyli, każda wyjdzie fantastycznie. Wydaje mi się, że jest to fajna paleta jakby na każdą okazję, ponieważ mamy tutaj zarówno cienie neutralne, takie jak tutaj jakieś takie brązy, troszkę cieplejszy brąz, jasny beż. Mamy też coś po takiej cieplejszej stronie, jak taki przepiękny koralowy odcień, pomarańcz, ciepły fiolet i na przykład taki rudawy brąz, ale mamy też nieco chłodniejszych, takich jak te piękne błękity, czerń z drobinką i ten prześliczny taki różowo-fioletowy błysk. Coś pięknego. Paleta ogólnie zawiera 18 cieni, z czego 8 z nich jest błyszczących, a 10 matowych, więc bardzo wygodnie się pracuje zarówno przy takich użytkowych makijażach szybkich, dziennych, jak i jakichś takich bardziej pokombinowanych, jak w dzisiejszym odcinku. Ja tą paletę kupiłam na stronie Too Faced i tutaj jest taki tricky part, żeby znaleźć tą paletę, nie wchodzimy na stronę Too Faced EU, tylko po prostu wpisujemy w Google nazwę tej palety i wtedy wyświetla nam się właśnie z tej strony i klikamy w ten link, jakby klikamy w to zdjęcie i wtedy przenosimy się na stronę Too Faced, gdzie można znaleźć tą paletę za 130 parę złotych, jeśli się nie mylę. Jeżeli zapiszemy się do newslettera, tak jak ja to zrobiłam, to mamy jeszcze zniżkę, więc ja ją kupiłam za 111,20, więc jest to całkiem przyjazna cena, jeżeli chodzi o markę Too Faced. Pokazywałam tą paletę na Instagramie i już słyszałam pytania, czy jest to dobra jakość, bo wiem, że wcześniejsze palety Too Faced sprawiały trochę problemów, więc o tym wszystkim powiem Wam w podsumowaniu na końcu odcinka, kiedy już poużywam sobie więcej tej palety, będę mogła na jej temat nieco więcej powiedzieć, także dosyć gadania, zapraszam Was na 5 kolorowych tutoriali. Miłego oglądania. Pierwszy makijaż wykonam cieniami When in Rome, Toasted in Tuscany, Spritz and Glitz, Grappa Don't Preach i Espresso Yourself. Powieki przygotowuję bazą pod cienie, po czym konturuję powiekę nieruchomą cieniem Toasted in Tuscany. W tym celu używam średniej wielkości puszystego pędzelka. Teraz wyrysowuję graficzny kształt cieniem Espresso Yourself. Na początku podkreślam kolorem wewnętrzny kącik, po czym ciągnę linię wzdłuż całej powieki aż do skroni. Tym samym kolorem wypełniam część stworzonej przestrzeni. Zaczynam od wewnętrznego kącika i płaskiego pędzelka. Następnie zewnętrzny kącik i zmieniam pędzelek na puszysty i wszystko dokładnie blenduję. Nie zmieniając pędzelka, dokładam kolor When in Rome bliżej środka powieki, zostawiając środek pusty. Następnie zmieniam pędzel na większy i dokładam ten sam kolor w zewnętrznym kąciku oka, rozcieram go na dolną powiekę i w kierunku policzka oraz skroni. Środek powieki rozświetlam cieniem Grappa Don't Preach, a po jego bokach dokładam Spritz and Glitz, aby ładnie wtopił mi się w wcześniej nałożony róż. Na koniec tuszuję rzęsy i przyklejam połówki w zewnętrznych kącikach. Teraz wykorzystam cienie Como After Dark, Mamma Mia i Lake and Bake. Oko
obrysowuję czarną kredką, którą następnie rozcieram niedużym pędzelkiem. Na całą powiekę nakładam komu After Dark, dbając o jednolicie rozłożony pigment, pokrycie załamania oraz dolnej powieki. Brzegi cienia rozcieram puszystym pędzelkiem, po czym dodaję koloru w postaci cienia Mamma Mia. Kolorem podkreślam załamanie, dolną powiekę i obszernie rozcieram całość. Na środek powieki dodaję akcent koloru w postaci cienia Lake and Bake. Nakładam go palcem na centralną część ruchomej oraz dolnej powieki. Na koniec podkręcam i tuszuję rzęs. W tym makijażu wykorzystam cienie Gelato, Capri Fun, Ciao Bellini i Feeling Saucy. Powieki przygotowuję mieszanką zastygającego korektora i białej bazy. To podbije kolory moich cieni. Na tak przygotowane powieki nakładam Capri Fun za pomocą puszystego, dużego pędzelka. Kolor aplikuję w zewnętrznym kąciku i przenoszę w załamanie powieki. Następnie zmieniam pędzelek na mniejszy i nakładam kolor na dolną powiekę. Teraz pogłębiam cieniowanie, dokładając w zewnętrzny kącik odrobinę Feeling Saucy. Kolor dokładnie rozcieram. Linię wodną pokrywam pomarańczową kredką, po czym wracam do mojej bazy i rozjaśniam nią wewnętrzną część powieki, tworząc subtelne odcięcie. Przestrzeń gruntuję cieniem Gelato. Na środku powieki przy linii rzęs dokładam Ciao Bellini, koncentrując kolor za pomocą płaskiego, niedużego pędzelka. Wykańczam makijaż, tuszując rzęsy dużą ilością maskary. W tym makijażu użyję Lake Como, Espresso Yourself i Toasted in Tuscany. Powieki przygotowuję bazą pod cienie. Sięgam po skośny pędzelek i wyrysowuję kreskę cieniem Espresso Yourself. Wyciągam kreskę na zewnątrz, a wracając ciągnę ją w kierunku załamania powieki. Teraz wypełniam powstałą przestrzeń kolorem, początkowo używając skośnego pędzelka, a następnie zmieniając na puszysty. Wracam do skośnego pędzelka i teraz wyrysowuję kreskę w wewnętrznym kąciku, ciągnąc ją do góry i na zewnątrz, tak aby nie połączyła mi się z kreską w zewnętrznej części oka. Wypełniam powstałą przestrzeń i rozcieram do środka powieki cieniem Toasted in Tuscany. Środek pokrywam Lake Como, nakładając kolor palcem. Dolną powiekę przyciemniam ciemnym brązem, linię wodną rozjaśniam beżową kredką, a rzęsy tuszuję pogrubiającą maskarą. Na koniec doklejam delikatne połówki rzęs. Ostatni makijaż wykonam cieniami Capri Fun, Lake and Bake, Holy Cannoli, Take Me to Church i Feeling Saucy. Na powieki nakładam bazę pod cienie. Zewnętrzne kąciki i załamanie powieki buduję cieniem Feeling Saucy. Stopniowo dokładam kolor puszystym pędzelkiem. Następnie zmieniam pędzelek na mniejszy i nakładam kolor na całej dolnej powiece.
Brzegi makijażu rozcieram kolorem Holy Cannoli, który następnie przenoszę ku kości policzkowej. Teraz wykonuję tę samą czynność większym pędzelkiem i łączę Holy Cannoli z moim różem. Wracam do puszystego pędzelka i sięgam po Capri Fun, który nakładam na powiece nieruchomej i w wewnętrznym kąciku. Wracam do dużego pędzelka do twarzy i pogłębiam mój blush drapping odcieniem Fillin Saucy. Zaczynam od ostrożnej aplikacji, a następnie rozcieram całość. Powiekę ruchomą pokrywam cieniem Lake and Bake. Przenoszę kolor w załamanie powieki, po czym ostrożnie rozcieram i łączę z matami. Ten sam kolor dokładam przy linii rzęs na dolnej powiece. Linię wodną pokrywam niebieską kredką, po czym ostrożnie rozcieram całość niedużym pędzelkiem. Wewnętrzny kącik rozświetlam cieniem Take Me to Church, po czym wykańczam makijaż, tuszując rzęsy. To był już ostatni makijaż z tej serii. Ja powinnam ostrzegać, że te odcinki lecą bardzo, bardzo szybko. Ledwo mrugniemy okiem i już się kończą. Kochani, czas na podsumowanie mojej kilkudniowej pracy z tą paletą. Paleta Too Faced Italian Spritz jest przepiękna. Ma przepiękny kolor, jeszcze dodatkowo przepięknie pachnie. Ma taki lekko jakby owocowy zapach. Przypuszczam, że jest to zapach tego drinka, ale ja nie wiem, bo ja nie piję alkoholu, więc nie mam pojęcia. Niemniej pachnie bardzo ładnie. Za każdym razem, jak się otwiera, to czuje się taki delikatny owocowy zapach. Ale zapach tu jest akurat najmniej istotną kwestią. Bardzo podobała mi się koncepcja, że jest to metalowe opakowanie, ale niestety w środku ten wkład z cieniami jest plastikowy, więc nie jest to w pełni metalowe opakowanie. No niestety, liczyłam, że jednak będzie całe metalowe. Wiele osób ma wątpliwości co do jakości cieni Too Faced. Ja niestety nie używałam wcześniej żadnych innych cieni. Wiele osób kupowało te czekoladki i troszkę narzekało na to, że ciężko się nimi pracuje. Ja nie mam porównania, ale tą paletą pracowało mi się bardzo dobrze. Ma bardzo intensywne błyski. Większość z nich jest taka dosyć taka tłusta, gęsta w konsystencji. Z wyjątkiem Spritz and Glitz i Lake Como, które są takie bardziej śliskie, takie silikonowe delikatnie w dotyku, takie bardzo leciutkie. Natomiast pozostałe to są takie dosyć grube perły, gęste, które dają fajny, intensywny blask i dobrze przyklejają się do powieki bez jakiejś dedykowanej bazy pod błyszczące cienie. Co do matów, bardzo ładnie się łączą, bardzo ładnie się rozcierają, natomiast myślę, że jednak trzeba nimi troszeczkę dłużej popracować niż na przykład cieniami z Glam Shopu, z Maxmo czy z Affectu. Mówię, zobaczcie, dobre te polskie marki mamy, co? Same polskie marki wymieniłam. Wydaje mi się, że trzeba popracować tymi kolorami troszeczkę dłużej, ale i tak udaje się ładnie wszystko wyblendować do idealnej chmurki. Ja tutaj mówię, wiecie, o takich detalach, takich naprawdę detalach. Wydaje mi się, że pracowałam nimi troszeczkę dłużej niż gdybym pracowała cieniami na przykład właśnie z Glam Shopu. Celowo robiłam bardzo różne makijaże i użyłam bardzo różnych technik, aby sprawdzić tą paletę na różne sposoby i nakładam ją i na korektor, i na bazę. Raz mi się nawet zdarzyło jedno oko zrobić bez bazy, po prostu omyłkowo i generalnie dałam radę. To są dobrze napigmentowane cienie, które też fajnie się buduje, więc nie pylą się one aż tak mocno w palecie. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pędzelek i dotkniemy, to tutaj robi się taki delikatny okruszynek, ale dużo mniejszy niż w przypadku cieni, które wymieniałam wcześniej. Dzięki temu pigment jest intensywny, ale możemy go jakby ostrożnie budować, więc mamy większą kontrolę nad pracą nad tymi cieniami, ale jak widzicie, intensywność tych kolorów jest bardzo wyrazista. Mi osobiście pracowało się tą paletą bardzo przyjemnie, bardzo się cieszę, że ją kupiłam, że ją mam, uwielbiam te kolory i na pewno będę z niej korzystać. Myślę, że wrzucę ją jeszcze do kosmetyczki miesiąca, aby móc sobie dłużej jej poużywać, dłużej potestować, posprawdzać trwałość,
całość i tak dalej, więc na pewno wyląduje jeszcze w kosmetyczce miesiąca, na tą chwilę jestem nią zachwycona. Dajcie mi koniecznie znać, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej i w ogóle co myślicie na temat tej paletki Italian Spritz od Too Faced. Czy podoba się Wam? Co myślicie w ogóle na temat cieni Too Faced? A może ktoś z Was już ma tą paletkę? Jeżeli tak, to napiszcie, co o niej sądzicie. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad, wesprzyjcie kanał i subskrybujcie, koniecznie subskrybujcie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej! We'll be right back.